Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wprowadzają je w czyn. Bardzo zatrzymuje mnie dzisiaj w tym słowie to, że Jezus mówi, że jesteśmy nie tylko Jego braćmi, ale jesteśmy też zaproszeni do tego, aby być Jego matką. A co to znaczy być matką Jezusa? Dla mnie to jest rodzić Jezusa dla innego człowieka, dla drugiego człowieka. To jest tak żyć, aby inni zobaczyli, że Jezus jest Bogiem, który nie umarł, ale żyje. Zachęcam Cię do tego, abyś dzisiaj wziął do siebie te słowa, że możesz być tym, który rodzi Jezusa dla innych i wprowadził je w czyn. Przez jakiś jeden drobny gest. Uczyń postanowienie, że na przykład dzisiaj nie będziesz podnosić głosu, albo że dzisiaj weźmiesz głęboki wdech i policzysz do 10, zanim odpalisz coś koleżance albo żonie, albo krzykniesz na dziecko. Dlatego, że w ten sposób być może zasiejesz ziarno Królestwa Bożego i będziesz tym, który zrodzi Jezusa w sercu drugiego człowieka.